Was serdecznie z tej strony Adrian z kanału Joker Farm. Dzisiaj będzie wyprawa do lasu, bo akurat przestało padać. Jest z nami Milcia. Hejo. I Manie. Kojarzycie Mańka? Kto kojarzy Mańka? Niech napisze komentarz. Jedziemy Perkinsem, bo przecież 60 jest w naprawie. Trochę wam odskocznie nagram, żeby nie było ciągle monotonii z remontu, dlatego jedziemy do lasu Perkinsem. Milcia już się nauczyła, będziecie widzieć odcinek, jak jej szło, jak jej szła pierwsza jazda. Patrzcie, tu się odpala. No. Ale gazu nie musisz mieć, bo to jest Perkins, jak coś, dobra. Dawaj, podczepiamy przyczepę. Dobra. Niemkę. Wsteczny i jedziemy. Teraz stój. Ja muszę to odbezpieczyć. A, zdolna kobieta, nie? Aniak! Patrz! Za pierwszym razem! Do przodu! O kurde! Dobra, patrz, mamy! Zabezpieczenie! Światła! Wyrzuciła z biegu? Nie ma biegu? Nie ma. Dobra! Teraz przekręć stacyjką światła, zobaczymy gdzie są. Brawo, jest! Dobra! Światła są w Perkinsie. Zobaczymy, czy są w przyczepie i kierunkowskaz. Prawy jest niepotrzebny, lewy najważniejszy. Jest, jest kierunkowskaz, światła są, jedziemy do lasu. Prawy też jest. Prawy też jest. Nie zakładamy ci drzwi. Poczujesz chociaż wiatr we włosach. My weźmiemy jeszcze piłę, bo tam są teraz takie... To namokło trochę drzewo, to wiesz, drewno. To trzeba będzie może przeciąć, bo nie damy rady wrzucić. No to idź, a ja mam pojechać? No jedź tutaj, wyjedź. Tylko większe zajazdy rób, żeby... Bo przyczepa jest, uważaj. To łapie, nie? Jedzie Milcia! Takich luzów jak w 60.
ale milicia zdolna, łapie. Biegi sobie oferuje, zmienia, nie? Kurde. Szapoba! Jeszcze będziesz miał kogo na zmianę posadzić. No właśnie. Gospodarka będzie na nią przepisana, coś czuję. Piątkę nadrzuciła na takiej drodze. Ja coś czuję, że tutaj... Chociaż wiesz, że żyjesz. Ja mam fajnie blisko do lasu i nie muszę na drogę wyjeżdżać. Ja zgubiłem telefon! Chłopie, kilometr! Pojechała! Pokazuję, ona jeszcze szybciej! Tak? Jeszcze szybciej jechałaś? No, a tak pokazywał! No to ja myślałam, że szybciej! No to szybciej! Coraz szybciej! A ten ledwo się trzymał na przyczepie, tylko tak podskakiwał! On mnie pokazywał tak, no to ja szybciej przyspieszyłam, myślałam, że... A mnie nie było, bo ja telefon zgubiłem. Ty, ten nożny kas jednak jest lepszy. Lepszy? No, patrz. Kiedy chcę przyspieszam. A nie, która wyleci. Już nie mogę. Teren monitorowany, tam pisze. Dziadek nawet taką tabliczkę kupił. Nie no, napisał sam. Nawet na kurtkę zamknął, bo mówi, że mu w nocy drzewo wynoszą. Który teraz? Ten nie. Mała zmiana, bo nie wiemy, czy tu się zmieścimy. Kogut się nie zmieści, nie? Nie wiem, jak się nie zmieści, to ściągniemy. Dobra, to wjeżdżaj, zobaczymy. Nie zmieści. O, już chłopaki już ładują. Zobaczymy, czy wszystko nam się zmieści. Róbcie tak, aby się zmieściło. To największe, najgorzej, najcięższe, nie? Jeszcze no, jest mokro dosyć. Świerk tu nie jest taki ciężki. Uważajcie, uważajcie. Dzisiaj jest drzewo układane, żeby się wszystko zmieściło, prawda, chłop? Tak. No, myślicie, że to wejdzie na tą przyczepę?
Musi wejść. No jaki klocek, jeszcze mokry. No mokre, wszystko jest pod spodem mokre tak naprawdę i... Ciężkie. Ciężkie, no. Z Mańkiem tutaj ogarnęliśmy temat, Mańek mówi najpierw grubsze. Też jestem tego zdania. A później te cienkie się naładuje na koniec. Dziadek? Co? To pierwszy raz widział takie? Tak, on pierwszy raz widział, że piwo może być bezalkoholowe. O kurde, 82 lata dziadek. I mówi do mnie, ty kupił sobie. Bo dziadek nie lubi, nie, on uwielbia piwo, co ja mówię, nie lubi. Uwielbia piwo, ale ma takie leki, że nie może brać. No nie może pić. No i kupił sobie piwo bezalkoholowe. Świerk to za rok będzie można palić, nie? Nawet mokrym świerkiem palą. Albo brzozą. Maniek tak dobrze układa, że ja myślę, że tam drzewa w ogóle nie ma. Tak ułożył dobrze. Samemu to byś się zarąbał, nie? Chodzić, układać, nie? Przerzucać zawsze we dwójkę już raźniej. Patrz, już coraz mniej jest. Ale to i tak już... To cienkie wtedy bym tam, bo tak, żeby... Dodać ci cienkie? No, bo tak, żebym ci grubymi, cienkimi grubych nie zasłonił. Iść. Szybko? Dobrze. Ekstra! Dobrze. Dobrze. Aż na środek. Finito. No, taka kupa była niby, nie? Ja. A na przyczepie mało co jest, jak się wydaje. Nie dam, jak to układa. Ładnie ułożone, no. Dobra, to brawo chłopaki, teraz wyjedziemy. O, a tam są jeszcze chyba dwa, tak? Jedziemy! Patrzcie, co mi się uciło, nie? O kurwa! Prawie przeleciało! No i co? I przejadę teraz, nie? Teraz tak. O, ten najgorszy, nie? Żeby tylko nie najechać. Aby nie najechać. Ale już się zmieścisz. Ale zmieścisz się, no. Dziadkowi las, bo będzie psioczył. Tak. Ojej. Z rodziny wyjdzie dzieci. Tak. Już. Się jak Adrian wolno jedzie. Ja tu jechałam na czwórce czy na piątce, a Adrian jedzie na dwójce. Jedziemy do domku! Nieco ponad pół godziny załadowaliśmy z Mańkiem całą przyczepę. Prawie całą, ładnie poukładana jest. Dlatego tak wygląda teraz. Bo tam wcześniejsze filmy pisaliście, że nie poukładane było. Teraz jest ładnie poukładane. Piękny dźwięk, nie? Teraz po zimie to dziury są. Po
tych obfitych opadach deszczu. U śniegu to przecież nie było, mało co. Ciężko na tym piasku się manewruje. Ale tutaj dobrze, ona kipnie sobie, tu ucieknie. No. Bo kiprować nie mogę Perkinsem, bo tu jest hipol wlane. A tam musi być rzadki olej w żądirze. No tak zostawiam na razie. Przekładniowy, no tylko mogę odczepić. Elegancko. Piłę, siekierkę tam daj, tam będziesz wiedział. Są siekierki. Daję ci, Maniek, kluczyki i czyń. Co to taki dziwny? Ja do czerwonych przyzwyczajony. Do czerwonych, oryginalnych, a tu są dorabiane. Bo wiesz, to kradziony. Dlatego. O kurczę. Ale różnica. Obornikiem śmierdzi od razu czuć, nie? Troszkę. Do siebie, teraz o, dopiero. Też. I na dół. W drugą stronę. Ciężko chodzi, bo już ślinki stare. I tak, żeby ta obręcz była poniżej tego. O. O, może być. O. D. Co? D dawaj, no. Jak na D? No D, normalnie. Powolutku jest na D. Ze sprzęgłem już puszczał.
prosto wyjeżdżaj. Maniek przyjedzie się naszym John Deere'em. Zamknij sobie drzwi. Nie ma automatycznego. Łapie, nie? Inaczej tutaj. Dobra. Teraz ten wężyk idzie. Ten. Tylko jeszcze nie, bo musi otworzyć burtę Maniek, nie? Na pierwszy, no. Tylko tak powoli, bo tutaj nie mamy wyregulowane dobrze, bo do innej maszyny jest potrzebne, to mocno ci szarpnie, powolutku puszczaj na tym. O, kurde, by trzeba było przytrzymać. O kurde. No, dawaj! Nic się nie powinno stać. O, ładnie sobie zleci. I teraz powoli jedź. Spadnie. Powinno spaść, nie wyrwie tylnej burty. O, spadnie. Elegancko. Mariusz tam pracuje u swojego taty. To mają 400 hektarów. Teraz ją będzie trzeba na miejsce cofnąć. Ładnie, dobra. Będzie dobrze. No. Wyprostuję sobie i odczepiamy przyczepę. Zmiotę ją później. O, dałeś na wolny spływ, dobrze. Jak wrażenia z jazdy? Tak samo, nie? John Deere to John Deere. John Deere to John Deere. My to zazwyczaj na D jeździsz, a ty na C, tak? Tak mówisz, że szybko. Czy wiesz, ja mam w tym starszym czymże taką samą skrzynię. I inaczej? No troszeczkę? Troszkę inaczej jeździmy, nie? Mhm. Inaczej nauczeni jesteśmy. Ale może masz szybciej jeździ na różnych biegach, co? Ty F masz, czy nie? F też, no. A my nie mamy F. Aha, dlatego. Jest inaczej. A my na D sobie zawsze tak zazwyczaj jeździmy, nie? Takie optymalne jest dla niego. I co? Podobał wam się odcinek? Myślę, że się podobał taki z wyprawy do lasu. Tak odskocznie od tego remontu, bo ciągle tylko grzebiemy i grzebiemy przy tej 60. Więc dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie!